Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z South Park The Fractured But Whole. Nie wiem, co to tak się wymawia. W każdym razie i przykazie jest to ta nowsza część South Parka. Jeśli ktoś by nie załapał, raczej wszyscy załapali. Jeśli jesteśmy na streamie, w razie czego informuję, streamy odbywają się, jeśli nadal jest prowadzona seria z South Parka czy z Wiedźmina dwójki. Streamy odbywały się w miarę chyba regularnie, więc jeśli ktoś chce pomóc w realizacji odcinka w pewien sposób na streamie, przyczynić się do tego, żeby jednak w to grę grać, to wtedy może na streama wbić. A wracając do gry, jedziemy dalej, oczywiście witamy wszystkich z YouTube'a i ciśniemy dalej przez grę, no bo czemu nie, prawda? Prawda. No dobrze, kojarzymy tą lokację z pierwszej części, jest trochę taka bardziej biedna. W ogóle straszna cisza jest w tym miejscu. Chcesz grać Star Trek? I'm Spock. The Spock. Wizard Stamp. Czyli pieniek maga. Coś jeszcze tutaj? Co? I'm bummed. I was gonna take up a trade, learn how to fletch arrows. Mogę tu wejść na górę? Mogę. Nie wiem po co jeszcze, ale mogę. Czemu nie? Dobra, schodzimy na dół. Na razie chyba nic nie ten. Spoko, idziemy dalej. Boże, jaka bieda. Ork. Ale bieda, masakra. Złom jakiś mamy. Coś podnieść. Uwaga, jaka cisza w ogóle. Co tu się dzieje? Złom. Tekturowa rura. Rura. Mamy farbę wylaną. Okej. Okay. Tutaj też coś się dzieje. Nic takiego szczególnego się nie dzieje tutaj. Czyli co możemy? No nic nie możemy. Mogę stąd tylko wyjść. Chyba. Tak mi się wydaje. Dobra. Jazda na zewnątrz. Bawialni w piwnicy. Ja już wiem, jakie wy macie kuźwa bawialnie w piwnicy w tej grze. Ogarnąłem, ale dzięki miły ręczniczku, że mi pomogłeś. Żamek szyfrowy jest do piwnicy. Co tu się dzieje? Taśma klejąca, świeczka o zapachu dyni. Włączymy telewizor? Dobrze, włączymy telewizor. Niech kuźwa będzie, no, niech zbłacą za prąd. Chyba, że mają LEDowy jakiś taki oszczędny. Tutaj Jesus na krzyżu, spoko. Nic się nie dzieje. Możemy, dobra. Pierdzielaj kocie, poszedł won, pobudka do roboty, musisz zapierdzielać na budowie przy betoniarce, a ty śpisz, kuźwa, ja ci dom. No, także tego, wiersz, nie byłem kulą, kula daje fula, czyżby nawiązanie? Nie wiem, choć się domyślam. Paczka, Twizinkis, przycisk to ja tu zadaję pytania. W ogóle... Co jest naszym celem obecnie? Czyli wiem, że nadpęknięty obiekt. Czyli dobra. Who is the coon? Tokens life matters. Dobra, na razie nic tu nie mam. A co to jest? Spójrz. Years ago. Future past. To jest jakiś chyba ten. Do podróży w czasie, wehikuł, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Rozpierdzieli! Ja to chcę wszystko zniszczyć, bo wszystko może być... Wszystko może być użyteczne. Do zniszczenia. W sensie jak zniszczysz, to coś może z tego wylecieć, a potem można to opchnąć. Nie można było Żyda wybrać. To mnie trochę smuci, bym teraz Żyda wybrał. Pamiętnik Cartmana. Cartman Journal. Co? Co to jest? Los Angeles Clippers. Denver Nuggets. Christmas Last Ideas. Drone GS4? Coś takiego tu jest? Hoverboard. Shitlist. Kyle, Mam, Clyde, David, PC, Principal chyba. Ciężko to rozczytać. Co to jest? To jest jakiś fabdziennik czy coś takiego? Nieładnie bić kota. Bij go do piwnicy. Mutko boska. Po prostu kuźwa nie. Terence i Filip.
Boże, jaki dziennik w ogóle. Ja pierdziel. Beware, do not open. Hun only. Jest jakiś... Nie mogę tego zerwać, nie? Nie mogę. Fuck yo mam. Pierdol się, mamo. Fuck yo mam. Hasło do siedliska so shopa. Co mi ręcznik powie? Naprawdę? Nie. To jest w ogóle, kto to jest? Ten ziomek na tarczy. Mr. T. W ogóle ja mam wrażenie, że ten ręcznik, który do mnie mówi, to jest po prostu jakiś trochę... Powiedzmy, że może służyć do niecnych celów ten ręcznik. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Znając tą grę, to było możliwe, że to nie jest do końca taki... To nie jest ręcznik czysty po praniu, czy coś w tym... Nie. To w ogóle nie jest. To nie jest taki ręcznik. Przynajmniej mi się nie wydaje. Ja mogę tu w ogóle coś... Gdzie w ogóle mogę tego kodu użyć? To jest gdzieś tutaj, czy to jest gdzieś indziej? Sztywny ręcznik. Właśnie to jest... Właśnie o tym mówię, że to może być sztywny ręcznik i to o to chodzi. Ale tutaj mogę tylko do szafy zajrzeć, więc trochę gnój jednak. Mogę tylko wrócić. Nacisnąć C i wrócić. Więc jakby słaby deal. Dobra, wychodzimy. Bo nie widzę tu nic innego. Kot znowu śpi. To jest jedyne chyba, co te koty robią. Śpią. Idziemy sobie najpierw tu. O, kibel! Fajnie! I'm confused. Tron Cartmana! Trudność 3 gwiazdki! Czajcie, podsumowując, tutaj jest taki deal, że każdy kibel ma swoją jakąś trudność. O mój kurna Boże. Kod do pokoju zabaw. Aha, dobra. Rozumiem. Wysraj się. No właśnie, próbuję. Nie mogę wszystkiego nacisnąć. Nie. To dwa. Nie, mam to przycisnąć. Dobra. Aha. Dobra. O, V, F, I. Jakie to trudne jest. Nie, spróbujemy jeszcze raz. Ja spróbuję jeszcze raz. Klocek na klatę, odpad niebezpieczny. Jeszcze raz. Dobra, tak i... Aha, dobra. Rozumiem. Zebrać gaz teraz. O co tu chodzi? Aha. Strząśnij. Faktycznie na padzie jest łatwiej. Faktycznie jest prościej na padzie. Jest okej, okay, jest, dobra, to jednak na padzie będziemy grali, bo to ma większy sens. Płyn dezynfekujący do rąk, uprząż jakaś jeszcze. Dobra, butelka środka czyszczącego Chipotlaway, coś takiego, dobra. A, możemy uderzyć w ręczniczek. Pyk, pyk, nic, na razie. Nie, zejdź. A, mogłem zejść, fajnie, że mogłem zejść. Na padzie jest lepiej. No właśnie patrzę, że na padzie jest o wiele, wiele większy luzik. Na padzie będziemy grać, bo to... W
Patrzę na klawiaturze, to jest taka siermięga, że dajcie spokój. Czaj, to są obrazki Cartmana, naprawdę? Na ścianie? Ta matka jest chyba trochę za bardzo aż. Aż za bardzo ma hopla na punkcie Cartmana. True story. Gdy ja mogę jakąś broń wybrać? Może trochę później w tym. Może trochę później w fabule. Korek analny z ogierem. Osobisty lubrykant. Ja nie chcę wiedzieć, co ta matka robi w tej sypialni. Nie chcę tego wiedzieć. W ogóle mały Cartman. Zobaczcie, to jest mały Cartman. Jezu. Kota, budzimy kota, budzimy kota. Mogę pogłaskać go. Się nie przejmuję w ogóle tym głaskaniem, widzę. Tu byliśmy? Byliśmy, dobra. Tu wyjdziemy. Tak jest, tak jak się na klawiaturze gra, to tak jakbyś miał zatwardzenie. Dokładnie. Co? Meng! Ona jest bossem wysokiego poziomu. Nic sobie nie robi z tego, że ją bije. A nie, jednak robi. Jezu, jakie dźwięki. Takie dźwięki, jakby jej się to podobało. W sumie ma lubrykant w szafce. Cholera wie, do czego ona tego używa. O kurde, no po prostu o. Hey, I was watching that. Fuck off! Hey, I was watching that. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Przychodzi ziomek do jej syna. Nie dość, że obszukuje jej wszystkie szafki i kradnie, to wyłącza jej telewizor i oleje. Jak ja uwielbiam tę grę za takie akcje, po prostu nie. Dobra, możemy użyć. Sraka moje, pierdol gówno, osioł jajca, mamo, siku, kupa się. Fuck. You. Mom. Fuck you, mom. $100 reward. Do you know what that could mean to our superhero franchise? That cat looks pretty old. Maybe it just died in the gutter somewhere. Humankind, do I have to remind you that as of right now, Freedom Pals have 100 followers on Instagram? We have 6. The 5 of us and Billy Turner, who's a ginger. This is the key to finally beating those fuckers. Anyway, we need to split up. Mosquito, take to the air and check out all the city parks. You got it. Mosquito, away. Humankind, see if the cat is stuck up a tree somewhere. You've got the storm drain, Super Craig. Super Craig. Fast pass. Like Pokemon. I need you to use your superhuman speed to get to the mayor's office and tell her we're on the case. Don't worry, Coon. You can count on me. Fast pass to get there. To there. Ta gra jest urocza po prostu. Jest kuźwa urocza, ale serio. O, wyłączyłem coś. Ordinary skip out. Mogę coś uderzyć? W ogóle mogę coś rozwalić tutaj i coś zebrać, czy nie? Mogę tylko sobie tak o... bić wszystko, a nic to nie daje. Top bad guys, profesor Chaos. Czy profesor Chaos jest złym teraz? Nie pamiętam co było w pierwszej części, więc trochę ciężko. Franchise plan. The Coon Movie, Super Craig, Man of Craig. Aha, to jest jakiś spis tego całego lore, które tutaj oni tworzą. O Boże. Po prostu. Nie wiem, co tu się dzieje, ale nawet się nie domyślam. I ciężko mi się jest domyślić nawet. Dungeon do not... Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy! Jesus fuck! Mom! The new kid is trying to play with the cube of ultimate destruction! You be nice to all your friends, Eric. Be a good sharer.
good shower and above the fucking galaxy, stupid bitch. Look, dude, we already told you, you can't play. You aren't a superhero. You don't have a costume. You don't have any superpowers. Alright, look, you can watch us play superheroes as long as you don't get in the way. Make yourself useful. Go grab me this Stefernacy device. It's over there. Fucking stop! Hey, I told you not to fuck with that! You touch it again and we all fucking die! Ah! You're dead! Naprawdę?! Badent. Zginąłem, naprawdę. Ja pierdzielę, co? Co? Kujwa, co? No dobra, kończymy tą serię w takim razie. Podoba mi się ta gra, jest trochę jak Nisao. Dobra, było. To już było. Tutaj nic nie mogę zrobić. Mogę tylko... Dobra, nacisnę to i pominę tą scenkę. OVD, czy gdzie? Mogę tryb inspekcji włączyć. Coś jak taki tryb w Wiedźminie, albo tryb w tym. No, próbuję. No, próbuję, ale jakby... Can't see shit, dude! Serio, na razie to nic nie widzę tutaj, więc... Znaleźć ważne obiekty. Gdzie to jest w ogóle? Mogę zrobić zdjęcie. Ale to nic nie daje. Tutaj też nic nie mogę, może gdzieś tu? No nie. A, tutaj. Pewnie to jest tu. Stefernis. Co to jest Stefernis? Weź wszystko kontynuuj. No dobra. I guess. No, by nie rekord. Widziałem całe Detroit. W sensie widziałem cały Let's Play z Detroit, bo nie mam PlayStation, a to jest exclusive. Ale to jest świetna rzecz. Świetna rzecz, naprawdę świetna gra. Szkoda, że to exclusive, nie? Świetna, świetna, naprawdę świetna historia. To jest lepsze niż Heavy Rain według mnie. Albo na równi, nie jestem pewien, ale tutaj jest świetne i mnogość wyborów jest cudowna. Ale nie rozmawiajmy o tej grze, gramy w co innego. Co to jest Stefernis? Stefernis. Jestem douchebag, okej? Okay? Jesus Christ. Are these even in a human language? Może ma pismo lekarza i kiedyś będzie naprawdę poważną personą. No nie wiesz tego, nie? A, mam usiąść naprzeciw. Dobra. Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Do you have a Kunstagram page? Czy ja wyglądam na osobę, która ma takie coś? Well, I guess I can create one for you. So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. Oh. You know, what kind of superhero are you? Since you're a newbie, you can only choose between three for now. Okay. Co my możemy? Speedster. Pędziwiatr. Prawa fizyki to dla pędziwiatra zaledwie luźne sugestie. By wymienić sprawiedliwość, wymierzyć, wymienić. Ten bohater potrafi swobodnie zaginać czasoprzestrzeń. Brutal. Awanturnik i zabijaka jest specjalizowany w zadawaniu obrażeń pięściami i wybijaniu przeciwników na niskie obroty i orbity okołoziemskie. Obroty okołoziemskie. Dwójkę wybierz. Ach! Blaster. Nie przyglądaj się biernie, jak świat płonie, tylko sam go podpal. Blaster potrafi zadawać śmiertelne ciosy z dowolnej odległości. Czyli to jest taki, że z daleka wali, okej. Okay. Dobra, ludzie, co wybieramy?
ludzie ze streama. Po to jest ten stream, żeby można było na streamie pytać, co ludzie wolą. Co wybieramy? Co bierzemy? Które z nich? Bo to jest istotne. Rudą czarną skałą mam być. To jest jakiś deal. To jest jakiś deal. Pędziwiatr. Pędziwiatr. Dwa lub trzy, ale czemu dwa lub trzy? Blaster też mi się właśnie podoba. Blastera. A czemu akurat dwa lub trzy? Dwa wybierz. No taki brutal. Blaster jest dość łatwy. No to jest dobre, bo ja jestem czarny, więc jakby jest... I tak ta gra będzie trudna. Nigdy nie lubiłeś grać magiem w grze, ale może to się zmieni. Może zmienimy to podejście. Że blastera jednak bym wziął. Bo kamień jest nudny, to będzie po prostu, wiecie, a tak to mi się mana będzie kończyć, może być ciekawy. Zresztą fajna jest grafika tej postaci. Blastera. Może też będę tak wyglądał, jak wezmę tą postać. Blaster. Blastera, no chyba blastera weźmiemy. Dobra, blaster. Okej, douchebag, but now we need to find out what terrible thing in your past drives you. You see, douche, all superheroes have a compelling backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back to when you were just a child. You lay awake that night, like so many other nights. You couldn't sleep because you knew you weren't like the other kids. You walked to the mirror. Mamy to jakoś dłuższą, większą historię, tak? Okej, okay, ale myślę, że w tym momencie to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek YouTube'owy. Jeśli ktoś to ogląda na odcinku, zapraszam serdecznie na streamy, na których się sporo dzieje i macie na bieżąco wpływ na to, co robimy. To jest dobra opcja. A na ten moment dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie!